Dzień dobry Państwu. No mam nadzieję, że nie wszyscy wyjdą, liczę na Państwa. Proszę Państwa, no czas dzisiaj nam nie sprzyja, ale mamy przed sobą, myślę, jeszcze bardzo ważną rozmowę. ESG wchodzi na salony. Fakt, że dzisiaj o tym rozmawiamy, myślę, że to jest naprawdę dobry moment i bardzo się cieszę. Ta rozmowa już rozpoczęła się jakiś czas temu na forum Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, ale na pewno ta debata dzisiaj będzie taką pierwszą debatą w tej skali, gdzie popatrzymy sobie na ESG z różnych perspektyw, więc może kilka słów tytułem wstępu o tym, co to jest ESG i co to oznacza i tak naprawdę, czy to są szanse, czy wyzwania. Po pierwsze ESG nie ma chyba jednej definicji, na którą wszyscy się zgadzają. Z jednej strony to są kwestie oceny biznesu przez pryzmat tego, czy jest on zrównoważony. I to są kwestie raportowe, to są konkretne kryteria screeningowe. Natomiast z drugiej strony ESG to tak naprawdę też dużo więcej. To jest ogólnie prowadzenie zrównoważonej działalności i to jest aspekt, o którym bardzo często tutaj rozmawiamy na forum PIPC-u i nawet dzisiaj rozmawialiśmy, bo wiele z firm, które Państwo reprezentujecie, nawet jeżeli nie nazywa pewnych spraw hasłem ESG, to tak naprawdę działa w tym duchu, ale pewnie jeszcze też nie wszyscy. ESG to jest więcej niż compliance, to jest więcej niż zgodność z przepisami. ESG to jest wyjście poza same przepisy. Czyli to, że Państwo działają zgodnie z przepisami, chociażby z mojego ogródka, czyli regulacjami środowiskowymi, to jest tak naprawdę początek tej całej zabawy, można powiedzieć. To już nie wystarczy. Na tym etapie musimy iść dalej. To też nie jest CSR już, czyli to, co w wielu Państwa organizacjach pewnie było do tej pory, czyli właśnie Corporate Social Responsibility, ponieważ ESG wynika już z przepisów prawnych. To są konkretne rzeczy, które trzeba robić, trzeba odpowiednio raportować między innymi, trzeba się odpowiednio badać jako organizacja i to wszystko już jest obowiązkowe dla wielu z Państwa, a dla części z Państwa tak naprawdę będzie, o czym zaraz powiem. Kontekst jest taki, o którym dzisiaj mówiliśmy wielokrotnie, więc ja już nie będę powtarzać, ale to jest kontekst międzynarodowy, ale też kontekst europejski, czyli Europejski Zielony Ład, który wprost mówi o zrównoważonym finansowaniu, który oczekuje dekarbonizacji, więc to są wszystko elementy, które tak naprawdę pchają w kierunku ESG i to jest oczekiwanie przede wszystkim też inwestorów, żeby jak gdyby czynić zadość tym wszystkim wymaganiom. Trzy litery: environmental, social i governance, czyli kwestie środowiskowe. Tutaj zobaczą Państwo bardzo różne zagadnienia środowiskowe i jeszcze raz podkreślę, że to nie są jak gdyby tylko zagadnienia, które wynikają z przepisów w tym sensie, że to jest taka checklista, co, z czym powinniście być zgodni. Mamy tutaj na przykład ślad węglowy, tak? Ślad węglowy to nie jest tak, że macie jakiś pułap dla swojej działalności, że ma się zgadzać, ale w ESG powinno być tego śladu jak najmniej tak naprawdę. Także zupełnie to jest nowa logika. Filar społeczny, czyli to są kwestie z jednej strony pracownicze, a z drugiej strony też kwestie zaangażowania innych podmiotów, wasze procesy decyzyjne, możliwości składania skarg, kwestie produktowe, bezpieczeństwo chemiczne. To wszystko to jest bardzo szerokie rozumienie filaru społecznego. I filar zarządzania, czyli ład korporacyjny. I tutaj też zwracam Państwa uwagę, że będziemy mieć coraz więcej wymogów dotyczących tego, jak wasze zarządy powinny działać, jeśli chodzi o ESG. Jak powinny ESG brać pod uwagę, powinny mieć odpowiednie strategie w tym zakresie, więc ten filar też będzie coraz ważniejszy. I tu oczywiście szereg polityk wewnętrznych, szereg dokumentów. ESG to jest świat skrótów. Poczynając od ESG, idąc dalej, tu Państwo widzą tylko naprawdę kilka z nich, bo to, co jeszcze raz chcę podkreślić, ESG to nie jest już jak gdyby coś takiego soft. To jest co najmniej taka lista czy kubka dokumentów prawnych, które my już znamy i wielu z Państwa na pewno też. I one między innymi kryją się w tych przelicznych skrótach. Ja nie będę ich wszystkich dekodować, chociaż podejrzewam, że będziemy się zaraz jeszcze nimi posługiwać w panelu. To, co chciałam Państwu, myślę, powiedzieć, to to, że to są dokumenty, które powodują, że warto patrzeć na ESG, ponieważ z jednej strony będzie presja instytucji finansowych, które muszą same raportować a propos tego, jak one się mają w kontekście ESG. Czyli
one będą coraz częściej was pytały o to, czy to, co wy robicie, czy to, w co chcielibyście, żeby one zainwestowały, jest OK z perspektywy ESG. I to się tutaj kryje pod tym skrótem SFDR chociażby, albo pod hasłem taksonomia. Z drugiej strony to jest już presja wewnętrzna, którą będziecie mieć w organizacji i część z was już na pewno też odczuwa to od jakiegoś czasu, bo już te przepisy jak gdyby działają też co do największych podmiotów giełdowych. To jest presja raportowania, to znaczy mamy już podmioty, które już raportują niefinansowo, to raportowanie będzie zaostrzone znacząco, sposób w jaki raportujemy, będzie zwiększona liczba podmiotów, które raportują, więc z tych podmiotów giełdowych największych w Polsce zejdziemy poziom niżej do podmiotów powyżej 250 pracowników, a docelowo mamy też raportować tak samo, czy podobnie, w organizacjach średnich i małych. Także to oczywiście będzie rozłożone na jakiś czas, ale to raportowanie oznacza, że będziecie musieli się państwo prześwietlić pod kątem ESG. I z tych dokumentów wynika coś jeszcze, to jest mianowicie presja łańcucha dostaw. Część z państwa jest na górze tego łańcucha pewnie, część z państwa jest gdzieś tam w środku tego łańcucha. Coraz częściej wasi kontrahenci będą wymagali, abyście pokazali, jak wy stoicie z ESG, bo oni będą potrzebowali tych informacji do swojego raportowania. Czyli oni być może będą raportowali obligatoryjnie, ale będą was prosili o robienie tego samego właściwie, bo będzie to im potrzebne. Także to jest ta rzeczywistość biznesowa, która się kryje pod tymi wszystkimi skrótami, a która będzie coraz bardziej pchała takie biznesy, które przynajmniej w najbliższym czasie w ogóle chcą funkcjonować, a na pewno chcą zyskać przewagę konkurencyjną, będzie was pchała w kierunku ESG. No bo to jest warunek przetrwania. Za chwilę po prostu nie będziecie mieli szansy na przykład na poważnych kontrahentów, bo oni was będą pytali o ESG. Wiemy już, że konkretnie w przetargach te problemy się pojawiają i to nie mówimy tylko przecież wiele z waszych firm, to nie jest skala Polski, tak? To jest skala międzynarodowa, to są kontrahenci zagraniczni i oni już oczekują tego, że będziecie w stanie powiedzieć, jaki jest wasz ślad węglowy chociażby. Także nie mając tych informacji po prostu wypadniecie z tego obiegu. To jest dostęp do finansowania, to jest już bardzo, bardzo jasne. I to jest w końcu też to, co wiele podmiotów podkreśla, to jest warunek pozyskiwania pracowników. Te podmioty, które już z ESG są za pan brat, mówią wprost, że coraz częściej widzą, że to jest dla nich realna korzyść w zakresie HR-owym. Także z tych wszystkich perspektyw na pewno warto do tematu ESG podejść. I nawet jeżeli jeszcze dzisiaj nie macie obowiązku raportowania obligatoryjnego, to warto już o tym myśleć i z perspektywy raportowania, czyli co będę musiał zrobić, jak się przygotować, jakie dokumenty przygotować w organizacji, jak zebrać informacje, bo to jest bardzo duże wyzwanie, ale warto też o tym temacie szerzej myśleć, czyli jak generalnie pokazać dobrą jakość tych informacji, które ja raportuję, czyli jak mieć bardziej zieloną organizację, ale też bardziej jak gdyby, bardziej zgodną z kryteriami S i G. Więc to wszystko przed nami.